Dekompresor. Przeczytajcie, nie będę streszczać artykułu. Programy antywirusowe nie przeżyją w obecnej formule, trzeba dostosować się do zmieniającego się rynku, do zmieniającego się internetu. Nie opłaca się robić programów antywirusowych i bardzo ciekawe wnioski z tego płyną. No i to tyle tak naprawdę. Myślę, że możemy przejść do tematu głównego. Co oni chcą przez to powiedzieć, że wirusy przestały się pojawiać? Nie, jak najbardziej pojawiają się znakomicie i w ogóle mają się lepiej niż kiedykolwiek ze względu na to, że jak technologia idzie strasznie szybko do przodu, to jak jesteś po tej stronie branży, o czym będziemy rozmawiać w następnym dekompresorze, to tak naprawdę dużo łatwiej w tej chwili cokolwiek zrobić niedobrego. A ponieważ używają internetu absolutnie wszyscy, a także, umówmy się, większość użytkowników nie jest specjalnie zaawansowana technicznie, to bardzo łatwo sprawić, że popełnią jakiś błąd i wykorzystać to na przykład do tego, o czym rozmawialiśmy z Aleksem, do przejęcia ci tam komputera, czy zamontowania się w twoim sprzęcie i uczynienia cię częścią większego botnetu, niechcący. No i to już będzie za tydzień. Jeżeli ktoś się interesuje takimi mrożącymi krew w żyłach historiami związanymi z komputerami, z przejmowaniem na własność haseł i innych różnych dziwnych, strasznych rzeczy, to zapraszamy za tydzień. Będziemy jak bardzo twój komputer nie jest bezpieczny, nawet jak o niego dbasz. No zobaczymy, co wyniknie, bo jeżeli ta debata się podniesie na temat tych programów antywirusowych, to będzie fajnie, to znaczy jeżeli firmy już mówią, że im się nie opłaca produkować tego, no bo po pierwsze już nikt za to nie płaci, bo nikomu się nie chce za to płacić, po drugie jednak to jest ciągle ci, którzy czynią zło, są szybsi. Ale wiesz, jest jeszcze jedna strona tego medalu, który jest już więcej niż dwustronny. Pamiętajmy, że mamy darmowe antywirusy. Z jednej strony wszystkie takie, są darmowe w tej chwili. Jest opcja darmowa i możesz sobie dokupić wersję premium. Trzy miesiące, ale są takie, które są darmowe forever, albo takie, które dostaliśmy razem z systemem. Patrz tutaj Microsoft Security Essentials. Normalnie możesz sobie to zainstalować, może to nie jest tak, jakiś one są w ogóle bardzo przyzwoite, ale całkiem dobrze działają. Więc nie dziwię, no ale one są w zasadzie częścią pakietu Windows. Za Windowsy w tej chwili już się płaci, to znaczy kiedyś się piraciło przecież system operacyjny w ogóle bez mrugnięcia okiem, ale w tej chwili w ten czy w inny sposób, oni się znaleźli na rynku, w ten czy inny sposób płacisz za to, że masz system operacyjny legalny. Mhm. I w związku z czym jakiś tam budżet na to mają. Ale na przykład ja mam od 65 lat mam Avastra na swoich Windowsach jako program, powiedzmy, z grubsza antywirusowy i mogę spokojnie korzystać z niego, z tej części, która jest za darmo. No i co? Co oni ze mnie mają? Nic nie mają. Może kończyć temat wirusów. Mogę tylko powiedzieć, że bardzo długo polecałem wszystkim znajomym i wszystkim ludziom, którzy gdzieś tam się po drodze pojawiali i pytali o radę. Node 32, super program antywirusowy, który często znajdował mi wirusy, których inne programy nie widziały, ale któregoś tam razu po prostu przeznaczyłem pieniądze na coś innego, trzeba było jakiegoś antywirusa mimo wszystko mieć, więc sobie zainstalowałem ten Microsoftowy i od tamtej pory nic się nie dzieje, więc nie wiem, czy będę kupował jakiś inny. Nic się nie dzieje, albo nie wiesz, że coś się dzieje. Albo nie wiem, że coś się... Tak, jeżeli nic się nie dzieje, to wiedz, że coś się dzieje.